Dzień dobry, dzień dobry. Wita się z Wami Craft Iza. Z zacinającym się OBS-em, no to już jest wiadomo, nie? Ale to wiecie, to ja nie umiem tego poprawić i moim zdaniem już się tego nie da poprawić, więc już przestałam z tym walczyć. I tak zmarnowałam cały maj na szukaniu miliona rozwiązań, które i tak nie działają, więc no nie będę się już denerwować. Zmieniłam trochę oświetlenie, więc mam nadzieję, że nie będzie pikselozy. No, zobaczymy. Ok, dzisiaj witam się z Wami z nadalbumu. Albumu, który jest specjalny, powstał na specjalnym spotkaniu tygocińskim. Tam spotykamy się w 8 osób i tworzymy sobie z Renią piękne rzeczy. No nie dziś, tylko ostatnio, czyli w kwietniu, tworzyłyśmy album. I wiem, że jest czerwiec, ale ja dopiero teraz miałam chwilę czasu i skupienia i weny twórczej, żeby po prostu dokończyć ten album. No bo wiadomo, że jak się spotyka 8 bab, to wiadomo, że się nie da skończyć projektu, nie? To oczywiste to jest. Album, jak widzicie, jest półokrągły, ma półokrągły grzbiet. Nazywamy to uśmiechem, a ten uśmiech powstaje wtedy, kiedy album jest otwarty. Nie? I teraz widać ten piękny uśmiech. Album jest obity w brązowe płótno, w granatowe płótno, które się absolutnie, po prostu fenomenalnie, fantastycznie i nieprzewidywalnie brudzi wszystkim. Cokolwiek, wiecie, dotkniecie, gdziekolwiek go postawicie, położycie, to on jest zaraz ubrudzony. Albo tam delikatnie okurzony, albo coś się do niego przyczepi. No aktualnie przyczepiły się do niego jakieś białe włoski, więc nie wiem skąd, bo ja nie mam zwierząt w domu, więc nie mam pojęcia, co to jest. No i oczywiście bardzo widać na nim klej. Nie? Także przy pracy z tym płótnem, ja nie wiem, co to jest za płótno i nie wiem, co to jest za firma, która je sprzedaje. I to pewnie nie jest wina tej firmy, tylko po prostu no, samego materiału. Ale klej widać na nim bardzo. Ja pożyczałam sobie od Izy gumkę, tą taką, wiecie, do wycierania kleju. Muszę się w nią zaopatrzyć, bo to jest super wynalazek, po prostu super, a ja z jakiegoś powodu jej nie mam. No dobra, ale wracamy do albumu. Album ma trzy karty, tak? Tak. Album ma trzy karty. Nie chciałam robić jakiejś bardzo skomplikowanej okładki i poszłam w proste rozwiązanie. Bo Renia w żaden sposób nie zaproponowała nam wykończenia tego, znaczy wykończenia, zrobienia jakby no dokończenia okładki. Podpowiedziała co prawda, że mogłaby być na niej ramka. I ja mam ramkę, mam nadzieję, że wy to widzicie. Ta ramka jest też obita w płótno. To samo płótno, które mamy na okładce. I jest podbita kartą z kolekcji. To nie jest ramka na zdjęcie. Tutaj nie ma żadnej, wiecie, przestrzeni ani niczego. To jest po prostu taka ramka, na której jest wyeksponowana karta z kolekcji, a kolekcja oczywiście Lovely When You Read. Ja uwielbiam tą kolekcję, po prostu uwielbiam, ja z niej robię dużo rzeczy. Mam nadzieję, że wy ją też kochacie, tak jak ja ją kocham. Ale idziemy do albumu. Album, tak jak powiedziałam, ma trzy strony. Każda strona jest przełożona taką niefoliową, tylko kalkową przekładką. Album ten jest w całości jakby obity w płótno. On ma nawet łączenia kart na płótnie i też wykończenia samych kart, tutaj tych brzegów, bo to jest birmata. Album jest zbudowany na kartach z birmaty, bermaty. Więc jest brzegi tego albumu też są oklejone i są, jak widzicie, zaokrąglone. A nie widzicie, no tutaj są zaokrąglone. Takie zaokrąglenie w płótnie robiłam po raz pierwszy, ale pewnie nie po raz ostatni, bo efekt jest naprawdę powalający. Tutaj na stronie okładkowej mamy kieszonkę, u mnie ona jest pozioma. I w tej kieszonce umieszczone są, one tam są, tak są, tylko umieszczone są cztery rozmiary tagów. No takie wiecie, jeden jest grubszy, ale niższy, drugi jest węższy, ale wyższy. No i dwa takie
takie mniejsze, wyeksponowana kolekcja, najpiękniejsze tło ever, po prostu dziewczyny mówią, że to jest murek, ja mówię, że to jest rozbite szkło, dla każdego coś dobrego, każdy coś tutaj w tej kolekcji dla siebie znajdzie. Zrobiłyśmy te przekładki z kalki, ponieważ w zamyśle ten album ma strony layoutowe, czyli no coś, co też nieczęsto możecie spotkać u mnie na kanale, bo ja nie jestem fanką layoutów. Ja ich po prostu nie rozumiem. I czy to jest tradycyjny scrapbook, czy to jest nietradycyjny scrapbook, ja nie kumam tych layoutów. Ale Renia zaproponowała na warsztacie albo layout, albo taki album layoutowy, więc dwojga z mego wolałam album layoutowy. No i tutaj mamy... Tutaj mamy pierwszą stronę, jak dla mnie, bardzo mocno podniesioną, bardzo mocno 3D, jak dla Reni w ogóle nie 3D. Ona mówi wyżej, wyżej, te grafiki muszą być wyżej, wyeksponuj jeszcze bardziej, wyeksponuj jeszcze bardziej. No i wiecie, no ja taka jestem mało kompozycyjna, ale no starałam się jak mogłam te grafiki tutaj wyeksponować. No i te kalki właśnie chronią te grafiki i powodują, że nic nam się o nic nie zaczepia. Ta strona jest bezpieczna, no bo tutaj z tej strony mamy tylko kieszeń i te tagi, no tagi tak głęboko są wsunięte do tej kieszeni, że no, one nie zaszkodzą tej grafice, natomiast na kolejnych stronach już grafiki mogłyby się o siebie haczyć. I teraz tak, ostatnio też Kasia o tym mówiła, że ona ciągle, Kasia, czyli Scrapkate, ona mówiła, że ciągle ją ludzie pytają o to, po co w tych albumach są te tagi. Tagi służą dwóm rzeczom, jeśli mogę się na ten temat wypowiedzieć, w swoim tylko i o swoim osobistym przekonaniu. Po pierwsze, ten tag jest matą na zdjęcie. Album jest przygotowany na zdjęcia 10x15, chyba 10x15 wycinałam maty. Natomiast bardzo dużo osób robi zdjęcia syntakiem, czyli tym takim, znaczy ja mam nadzieję, że to się nazywa syntak, tak, ale tak mi się wydaje, czyli tym małym aparatem takim, który robi takie zdjęcia małe, nie wiem jaki jest tego wymiar, ale one są małe i wtedy na taki tak zmieści się tych zdjęć no przynajmniej 4, a jeśli pomyślimy o drugiej stronie, no to 8. Natomiast ja tagi w swoich albumach wykorzystuję do tego, żeby coś tutaj zapisać. I jak mam takie zdjęcie, wiecie, niepełnowymiarowe, bo ja mam też ten Canon Selfie i tam robię sobie drukarkę Canon Selfie i tam robię sobie różne layouty i wycinam zdjęcia mniejsze i większe, to widziałyście na pewno w moim niezbędniku skraperki, bo ja drukuję prace miesięczne i tam sobie w tych layoutach biorę różne rozmiary tych zdjęć. I wtedy można to wyciąć i po prostu poprzyklejać, nie? I można zrobić taki kolaż ze zdjęć, a pod spodem napisać, że to było na przykład tam wyjście z przyjaciółkami na kawkę i ciasto, nie? Więc idziemy dalej. To jest pierwsza strona, oczywiście, znaczy tak, pierwsza strona pierwszej karty, no więc mamy te piękne grafiki. Dziewczyny się ze mnie śmiały, że ja babki na tych zdjęciach umieszczam. No tutaj mamy kwiatki, listki, no i mata na zdjęcia. Tu jest oczywiście niepodklejone. Mam kolejną matę. To jest niepodklejone, więc tutaj spokojnie można wsunąć zdjęcie i jeszcze zostanie taka ładna kraftowa ramka. Ja te ramki robię, znaczy lubię i robię, jak robię maty na zdjęcia w swoich albumach, to robię je większe niż format, na który album jest przewidziany do zdjęć i wtedy widać tą taką kraftową ramkę. Ta mata jest przyklejona, to więc no nie da się jej, znaczy no da się wyrwać, ale po co, nie? Druga strona, to jest strona z matą poziomą i też są wysoko podniesione, no tutaj to już jest wysoko, Renata, ty już musisz być ze mnie dumna. Tu są wysoko podniesione grafiki, naprawdę wysoko, może to będzie jeszcze tak trochę widać. Tutaj ten zegar to naprawdę jest wysoko podniesiony. No i tutaj jest też niepodklejone wszędzie, więc można tutaj włożyć, zdjęcie. Można. O. No ale, no dobra, nie? Nie, żeby nie być gołosłownym. No dobra, można. Mata jest też przyklejona, więc wsuwamy sobie tutaj tylko matko. A co teraz mi się tu zrobiło? Można tutaj sobie po prostu wkleić to zdjęcie.
I jak widzicie, jest kolejna kalka, żeby ochronić kolejne. Żeby ochronić kolejne grafiki, żeby się z nimi nic nie działo. Dla mnie w kolekcjach Craft O'Clock te dziewczyny są absolutnie fantastyczne. Ja je uwielbiam i wykorzystuję bardzo często. Są one też na arteciakach, które przygotowuję na wszystkie zloty, więc no, u mnie nie mogło ich w albumie zabraknąć. Kolejna strona, znowu ta sama historia. Tu była mata pionowa, więc tutaj jest mata pozioma. Też są graficzki. Tu akurat na tej stronie odtworzyłam grafikę, która była na papierze. Tutaj też była ta latarenka, tu nie było tego zegara, ale była latarenka, taka wiecie, w kwiatach, a tutaj były te walizki i ja jeszcze dołożyłam dodatkową grafikę książek. No i kolejna strona, kolejna piękna łączka, a na łączce kolejna pionowa mata. Tu wyjechałam za mocno na matę tymi grafikami i tutaj przysłonię kawałek zdjęcia. Poczekajcie, żeby to mi się nie urwało zaraz, nie? O, no to jak tutaj włożę to zdjęcie, no to sporo tego zdjęcia przysłonię grafikami, ale przecież nie trzeba wkładać takiego wielkiego zdjęcia, można włożyć dwa czy trzy mniejsze i też stworzyć kolaż. Następna strona, mata pozioma, znowu piękna dziewczyna, a tutaj tylko taki, wiecie, skromny kwiatuszek. I na stronie okładkowej, ostatniej stronie, mamy znowu powtórzone tagi. Te tagi można spokojnie skrócić na przykład i dołączyć do zdjęć na kartach po prostu. I tutaj mam jeszcze jedną dodatkową matę 10x15, żeby mi się te tagi, wiecie, nie bujały, nie? Tutaj nie latały, nie wypadały z tej kieszeni. Tak wygląda album warsztatowy. Jest moim zdaniem piękny. Ubrany w jedną z moich ulubionych kolekcji Craft O'Clock. Ja wiem, że ja to powtarzam za każdym razem, kiedy mam nową kolekcję w ręku. Teraz już wiem, mam zamówione kolekcje nowe, które wyszły w kwietniu, w maju, przepraszam, wyszły w maju. Nowe kolekcje Craft O'Clock mam zamówione w sklepiku Gosi. Jak tylko do mnie przyjdą, to oczywiście zrobi film, na którym będę je pokazywać, bo one są absolutnie warte pokazania. Będą dwie kolekcje dziecięce i kolekcja kuchenna, przepiśnikowa, ale ja jej nie użyję do przepiśnika. Znaczy może ją użyję, może zrobię przepiśnik, ale w głównym zamiarze tej kolekcji to nie będzie przepiśnik. No więc wracając do takiego jeszcze szybkiego przeglądu albumu, jestem z niego mega zadowolona, ale po prostu mega zadowolona. Dużo rzeczy robiłam tu po raz pierwszy. Na przykład, tak jak mówiłam, oklejanie tych boków stron płótnem. Ten grzbiet, tutaj taki wiecie, półokrągły, robiłyśmy już drugi raz, bo jak pamiętacie, to jest drugi mój wyjazd i trzeci mój wyjazd, ale drugi album z Renią. I my tam robiłyśmy podobny album. Też miał taki grzbiet, ale miał karty po prostu z papieru bazowego, a tutaj te karty są, wiecie, solidne, z bermaty. Bardzo okazały jest ten album. No i teraz tak. Pewnie nie wszystkim się to spodoba, co teraz powiem, ale muszę to powiedzieć, bo mnie to boli. Album jest z kolekcji. Z kolekcji, gdzie jakby strony nie są tłami, no oprócz łączek oczywiście, nie? Ale jedna strona łączka, jedna strona papier z kolekcji, gdzie już te grafiki jakieś tam są narysowane. Kolekcja jest absolutnie książkowa. My mówimy, że to jest kolekcja książkowa, czytelnicza, no bo w tej kolekcji znajdują się grafiki, które nawiązują do tego, że no mamy do czynienia z książkami, czyli pewnie album z takiej kolekcji powinien być przeznaczony dla osoby, która lubi czytać. No i właśnie nie. Ja uważam, że do tego albumu można włożyć absolutnie wszystkie zdjęcia, jakie się tylko chce, nawet jeśli będą to zdjęcia ślubne.
Gdyby ktoś powiedział mi, że chce album ślubny, bo jego hobby to góry, rzeki, wędrówki i taki chce album w takim klimacie, to czy ja bym mu powiedziała, jesteś palantem i to nie taki album powinieneś dostać, tylko powinieneś dostać piękny, czysty album z A Day to Remember albo z któregoś Greenery? No oczywiście, że nie. Tak, ja nie uważam, że do tego albumu z kolekcją czytelniczą, czy z grafikami z kolekcji czytelniczej można włożyć tylko zdjęcia, jak ja siedzę i czytam książkę. No to by było bez sensu, nie? To ile ja mogę mieć zdjęć, jak czytam książkę? Znaczy ja dużo czytam akurat, to mogę mieć na każdy dzień jakąś fotkę z książką, jak siedzę. Ale to zupełnie nie o to chodzi, nie? Robimy, osoby, które robią albumy na sprzedaż, mnie się też to czasami zdarza. I ja wtedy robię wtedy album taki, w jakich kolorystyce albo w jakim wydarzeniu życzy sobie klient. I ja mu nie mówię, że jak on jest miłośnikiem gór, to nie może mieć zdjęć z nadmorza, nie? Bo on całe życie chodził po górach, ale akurat teraz chce mieć morski album. No to dostanie morski, jeśli tylko jest na rynku odpowiednia kolekcja, odpowiednia kolorystyka, no to nie rozumiem, dlaczego miałby go nie dostać. Więc to, że album powstaje z kolekcji, danej kolekcji i ma dane grafiki, to nie znaczy, że w tym albumie muszą się pojawić zdjęcia tylko i wyłącznie nawiązujące do tematyki grafik. Absolutnie nie. Robiłam album ślubny boho, znaczy teoretycznie w stylu boho, ale to miał być album ślubny, nie nawiązujący do żadnej religii. To miał być album ślubny, na ślub, taki wiecie, gdzie panna młoda była w białej sukience, ale ślub był cywilny, na dodatek międzynarodowy. Nie wiem, czy też nie międzyreligijny właśnie. I tam klientka zażyczyła sobie, żeby ten album był ślubny, może być boho, bo ja jej taki styl zaproponowałam. Kiedy ona opowiedziała mi mniej więcej o tym, jak ten ślub będzie wyglądał i tak dalej, to zaproponowałam jej album boho. Wysłałam jej przykładowy papier, z którego mogłabym ten album zrobić i przykładowe grafiki, łącznie z łapaczami snów. I to była jedyna rzecz, w jakikolwiek sposób nawiązująca do jakichkolwiek wierzeń religijnych. Tak, to były te łapacze snów. Ale klientka się zgodziła, więc wiecie, album wcale nie był na pierwszy rzut oka albumem ślubnym. To był taki album wiosenno-bochowy. Naprawdę, na pierwszy rzut oka nie było widać, że to jest album ślubny. Dopiero wtedy, jak klientka dołączyła tam cytaty i odpowiednie, wiecie, napisy do maty, do zdjęć, to wtedy rzeczywiście on nabierał takiego wydźwięku ślubnego. Ale na początku to w ogóle nie było widać, że to jest album ślubny. Okej, rozgadałam się strasznie, a nie o to chodziło, żeby tutaj pogadać, tylko chodzi o to, żeby pokazać Wam kolejną cudowną pracę z wyjazdu do Tykocina. Okej, żegnam się z Wami na dziś. To wszystko. Dziękuję Wam, że jesteście. Zapraszam na kolejne krótkie filmy. Jak mnie coś jeszcze wkurzy, to też Wam o tym powiem. Następny album będzie z tej samej kolekcji, ale trochę inny. Dobra, to na dzisiaj wszystko. Żegnam się z Wami. Dziękuję bardzo. Wielkie serducho i do zobaczenia w następnych filmach. Papatki.